zespół Trefla Sopot. A dokładnie, kapitan zespołu Michał Kolenda, Jan Malesa, Gareth Nevers, Andrzej Pluta, Roland Freimanis, Jakub Urbaniak, Wiktor Jaszczerski, Błażej Kulikowski, Belg Jean Salomu, Jarosław Zyskowski, który dzisiaj trafił do kosza tyle razy, zdobył 26 punktów, Cameron Wells z rewelacyjną trójką, i wysocy Wesley Gordon i Iwica Radic. Jest też oczywiście dyrektor sportowy klubu, pan Tomasz Kwiatkowski, i przyjechał również dzisiaj Kazimierz Wierzbicki, legenda klubu Trefla Sopot, założyciel tego klubu i właściciel. Jest też prezes klubu pan Marek Wierzbicki, trenera oczywiście znamy, Jean Tabak, asystent trenera Antonio Ten, Hiszpan, z którym już Jean Tabak pracował. Kolejny asystent to były zawodnik, reprezentant Polski Krzysztof Roszyk, jest też trener przygotowania fizycznego Tobiasz Grzybiak oraz fizjoterapeuta Filip Żmijewski oraz kierownik drużyny pan Kacper Polaczyk. Medale rozdane, a więc czas na fetowanie tego cudownego sukcesu. Zasłużone fetowanie, tak? Świetny turniej w wykonaniu. Wielki puchar i pamiątkowe medale przekazali Treflowi Sopot panowie Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland oraz pan Radosław Piesiewicz, prezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. No i teraz budowanie napięcia. Oto przed wami zwycięstwo.